Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na filmik typu odgrzewany kotlecik. Będziemy płukać wtryski, w naszym przypadku pompo wtryski, w Passerati B6. Kiedyś już robiłem filmik z płukania wtrysków w B5. Sens jest ten sam, trochę inaczej się podłącza, w zasadzie w inne miejsce, ale reguła jest taka sama. Zapraszam Was do obejrzenia, do skomentowania, do zalajkowania. W tym filmie będzie to już zrobione tak porządnie, bo tamtym nie miałem filterka dodatkowego. Silnik wypracował tam pół puszki chyba. A dzisiaj już mam przygotowane specjalnie do tego narzędzie, z którego skorzystamy i zobaczymy, czy korekty przed i po będą się różnić. Ja generalnie stosuję takie płukanki. Dajcie znać w komentarzu, co Wy o nich sądzicie. Lecimy z tematem. Standardowo na początek pomiary. Tutaj nie wygląda jakoś to bardzo tragicznie. Auto rozgrzane. Korekty prezentują się tak. Nie najgorzej. Zużycie na postoju. Tak wygląda. No. Teraz idziemy podłączyć nasz sprzęcior i zobaczymy, jak się zmieni po płukance. Co będziemy potrzebować? No oczywiście zdejmujemy te dwa przewody. To jest, jeśli się nie mylę, dopływ, a to jest powrót. Ten poszedł, ten ciekawe czy zejdzie, ale jak to zaraz mu położymy. No i przedłużamy, podłączamy nasze ustrojstwo na tych dwóch. Po tym jak odłączymy, robimy takie obejście, żeby tutaj nasz obieg był zamknięty, żeby nic nam nie leciało, bo mamy pompkę w baku, więc ona będzie pompować tak jak zawsze ropę. Jeśli tu nie zrobicie zworki, no to będzie Wam tu leciało po całym silniku. Podłączamy, wlewamy i będziemy startować. Mamy podłączone. Tu też obejście, wszystko jest zapięte. Odpalamy. Mam nadzieję, że się nie zapowietrzy z powodu takiego długiego przewodu. Lecimy, patrzymy, czy działa. No dobra, działamy. Tak to wygląda. Terek, wszystko jest. Także teraz trzeba to wypracować do końca. Miałem tutaj małą katastrofę, ale tak to jest, jak się bierze coś nietestowanego i się testuje. Dobra, płukamy i zobaczymy, czy korekty nasze się zmienią. Można trochę pogazować i tak dalej, żeby lepiej się to przepłukało. Po tym, jak się skończy ten preparat, podłączamy z powrotem i tyle. Dobra, zostało tyle, także zaraz będziemy powoli kończyć. Skończone. Tyle zostało. Filterek wygląda tak. Nie powiedziałbym, że jest jakiś mega brudny. Jest tutaj z tej strony bardziej brudny niż z tej, ale jakichś dużych opiłków czy jakichś brudów to tu nie ma. Dobra, idziemy zobaczyć, jak to wygląda na kompie. Tak się prezentuje. Spalanie na postoju zostało bezmiennie, 0,5. Nie wiem, czy da się zejść niżej. Jak macie w swoich autach niżej, to dajcie znać, do jakiej wartości u Was schodzi. No, co do korekt, no to tak to wygląda. Silnik trochę podstykł, bo był tam 90 parę, a teraz jest 88. No, korekty wyglądają tak. Tutaj jest jakaś taka nieznaczna poprawa, no bo na trzecim było 60 parę, teraz jest 40-50. Powiedzmy, że tak oddychę spadł. Było na pierwszym i trzecim cylindrze. No tak, generalnie bez zmian. Damy trochę cugu.
Tak to się prezentuje. No, trzecim jest cały czas około 60. Dobrze, moi drodzy widzowie. W tym filmiku to byłoby tyle. Widzieliście, jak to wygląda. Tak jest przed, tak jest po. W moim przypadku nie ma jakiejś dużej różnicy. No bo znowu się korekty nie są jakieś tragiczne. Przy większych korektach na pewno będzie to bardziej widoczne. Dziękuję Wam za obejrzenie. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie. Widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.